Oszczędność energii jest istotnym aspektem dla każdego właściciela domu. Ocieplenie ścian jest jednym z możliwych rozwiązań. Zobaczmy razem, jak ułożyć izolację termiczną na ścianie szczytu z oknem. A oto narzędzia, których będziemy potrzebować. Sznurek murarski, wiertarka, wkrętarka, młotek, śrubokręt, miarka, łata murarska, poziomica, nożyce do metalu, kątownik, nóż do cięcia waty szklanej. Będziemy kłaść profile wąskie, profile szerokie, złączki profili i szpilki do waty szklanej. Pracujemy na czystej ścianie. Okno również musi być dobrze uszczelnione. Zakładamy luźne ubranie z długimi rękawami i nogawkami. Pracujemy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Do położenia izolacji będziesz potrzebować pomocy drugiej osoby. Zaczynamy od oczyszczenia miejsca pracy. Zaczynamy od wyznaczenia miejsca położenia pierwszego wąskiego profilu, czyli odmierzamy od ściany grubość waty szklanej, dodając do wymiaru 2 cm. Zaznaczamy linię jego położenia, odbijając ją sznurkiem murarskim na podłożu. Układamy profil na śladzie. Profil nie jest symetryczny. Układamy go wyższą krawędzią do wewnątrz pomieszczenia. Wiercimy w podłożu wzdłuż profilu. Używając młotka i śrubokrętu, wkładamy kołki rozporowe. W tym przypadku profil nie jest zbyt długi. Odmierzamy brakującą długość. Zaznaczamy ją na profilu. I obcinamy nożycami do metalu. Wykonujemy tę czynność w rękawiczkach. Umieszczamy przycięty fragment na przedłużeniu profilu i przykręcamy. Teraz zaznaczymy położenie wąskiego profilu na suficie. Zamocujemy go pionowo w stosunku do już przykręconego profilu do podłogi. Sprawdzamy poziomicą pion profilu i zaznaczamy miejsce mocowania. Drugi punkt mocowania zaznaczamy na nachyleniu sufitu. Rysujemy linię przytwierdzenia profili na spadku. Powtarzamy te same czynności na przeciwległym nachyleniu. Przykładamy profil do linii i przykręcamy. Zwracamy uwagę na to, aby przykręcić profil prostopadle do poziomej linii, na której leżą mocowania płyty gipsowej. Jeśli w ścianie znajduje się okno, mierzymy długość ściany metr pod jego dolną krawędzią. Zaznaczamy zmierzoną odległość na wąskim profilu. Ucinamy nożycami do metalu. Umieszczamy go poziomo tuż pod linią okna. Przewiercamy profil i wbijamy kołki rozporowe. Mocujemy go, wkładając kołki rozporowe w zagłębieniu profilu, co około 60 cm, aby wzmocnić wytrzymałość profilu. Umieszczamy profil pod oknem. Używamy kątownika. Ustawiamy go na krawędzi parapetu i zaznaczamy ołówkiem punkty mocowania. Powtarzamy czynności wzdłuż bocznych krawędzi okna. Umieszczamy profile wzdłuż zaznaczonych linii, wiercimy w zagłębieniu profilu co około 60 cm i wkładamy kołki rozporowe.
celu skończenia linii odmierzamy odpowiednią długość i ucinamy brakujący fragment profilu. Przekładamy profil pod rurami, wiercimy i przymocowujemy. Teraz przymocujemy pionowe profile wzdłuż framugi okna. Mierzymy odległość między dwoma wcześniej przykręconymi profilami. Postępujemy tak samo z obu stron okna, a następnie przycinamy profile do odpowiedniej długości. Zatrzaskujemy połączenie na zakończeniach profili, a następnie na profilu poziomym. Używamy drugiej złączki na drugim końcu. Powtarzamy to samo przy drugiej krawędzi okna. Ważne jest równe położenie pionowych profili, aby równo rozłożyć warstwę izolującą na płytach gipsowych wokół okna. W tym celu wsuwamy fragment płyty gipsowej pomiędzy okno i profil i odpowiednio dopasowujemy profil. Gdy już odpowiednio dopasujemy profile, mocujemy złączki, przewiercając się przez profil. Następnie zaznaczamy mocowania na profilu, dokładnie co 60 cm, omijając okno. Zatrzaskujemy szpilki w zaznaczonych miejscach. Umieszczamy szpilki również w każdym narożniku okna. Profile są już zamontowane. Przystępujemy więc do układania waty szklanej. Przy rozwijaniu rulonu z watą szklaną uważamy, aby nie rozwinąć również papieru pakowego, zabezpieczającego materiał. Mierzymy wysokość od podłogi do nachylenia sufitu, przykładając miarkę blisko okna. Odmierzamy tak samo wysokość 1,20 m dalej, czyli o szerokość płatu waty, zawsze przykładając miarkę na linii krawędzi płatu. Przenosimy wymiar na płat waty, dodając 3 cm. I zaznaczamy linię cięcia. Tniemy materac nożem do cięcia waty szklanej. Wsuwamy watę między profile i ścianę, nabijając na szpilki przy krawędziach wyciętego fragmentu materaca. Następnie mocujemy, używając ograniczników do szpilek. Blokujemy je, obracając ogranicznik o 1/4 obrotu. Idealnie. Wymierzamy następny fragment. Przenosimy wymiary na płat. Zaznaczamy linię i ucinamy watę szklaną. Mocujemy, blokując ograniczniki na szpilkach. Pokrywamy w ten sposób całą powierzchnię ściany. Następnie wycinamy fragmenty waty do położenia wokół okna. Przycinamy ją nożem do cięcia waty wokół otworu okiennego. Jego kształt pozwala na proste przycięcie waty. W tym przypadku mocujemy dodatkową szpilkę, aby podtrzymać ostatni fragment izolacji. Teraz zamontujemy szerokie profile, do których przykręcimy płyty gipsowe. Mierzymy wysokość od podłogi do nachylenia sufitu, przykładając miarkę blisko blokad szpilek. Przenosimy wymiary, a następnie przykładamy kątownik tak, aby przyciąć profil, który umieścimy przy nachyleniu sufitu pod kątem 45 stopni. Przycinamy nożycami. Idealnie. Wkładamy szeroki profil w wąski, od dołu do góry. Zatrzaskujemy profile na blokadach szpilek. Powtarzamy te same czynności po przeciwległej stronie okna. Aby usztywnić konstrukcję, musimy zdublować profile znajdujące się pod oknem.
Pozostaje już tylko sprawdzenie płaszczyzny położonej izolacji. Przykładamy łatę pionowo wzdłuż profili. Pomiędzy profilami i łatą nie powinno być wolnej przestrzeni. Jeśli to konieczne, odblokowujemy ogranicznik, obracając go o 1/4 obrotu. Gdy profil jest już odpowiednio dopasowany, ponownie go zablokowujemy ogranicznikiem. Powtarzamy to samo na poziomych profilach. Przykładamy łatę wzdłuż profili i dopasowujemy ich równe położenie. Gotowe! Skończyliśmy montaż izolacji. Ocieplenie jest położone. Pozostaje tylko przykręcenie płyt gipsowych. Odwiedź stronę castorama.pl i poznaj wszystkie tajemnice majsterkowania.